Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to jest blisko, u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Tak, piękna Ewangelia. Jak byłem dzieckiem, to się jej bałem. Wyobrażałem sobie te wszystkie wydarzenia. Patrząc na niebo, myślałem, co to by się stało, jakby to słońce zniknęło, te gwiazdy, jakby nastąpił chaos w kosmosie. To mnie przerażało. Bałem się. Ale potem, kiedy zacząłem rozumieć świat, rozumieć Ewangelię na miarę moich małych możliwości, to uświadomiłem sobie, że nie ma się czego bać. Że jeżeli Bóg jest stwórcą wszystkiego i On jest Panem czasu i dziejów całego kosmosu, to koniec świata, jak to tak nazywamy, to wydarzenie, to będzie dla mnie dzień najszczęśliwszy. Bo będzie dniem, kiedy spotkam się z Bogiem, zjednoczę się z Nim. Ale lęk pomimo wszystko dziś człowiekowi towarzyszy. Boimy się jakiejś niepewności, co to się stanie, co będzie z nami. I też tak myślę, że możemy lękać się tego, że w jaki sposób, świadomie lub też nie, przywiązaliśmy się do tego świata, ukochaliśmy ten świat i że trudno nam by było go opuszczać. Gdzieś stworzyliśmy sobie jakieś bezpieczne miejsce, mamy bliskich, dzieci, rodziny, przyjaciół, tych, których kochamy i nie chcielibyśmy ich utracić. I to też nic złego przecież. Ale pójdę jeszcze dalej, że czasami może być tak, że przywiązaliśmy się do grzechu, do jakiejś słabości, do czegoś, czym się karmimy może nawet przez lata w naszym życiu i nie chcielibyśmy tego oddać. A może byśmy i chcieli, ale już nie umiemy, nie potrafimy i boimy się, że gdy ten dzień ostatni, nasz jakby ten osobisty koniec świata, dzień naszej śmierci nastąpi, to że to może nie być dzień szczęścia. Tak nieraz rozmawiam z ludźmi i gdzieś wybrzmiewa ten, może właśnie tak nazwany, lęk. Tak może być, że przecież skoro Bóg przychodzi i chce nam dać wszystko, swoją miłość, to nie ma się czego bać. A jeżeli się czegoś boimy, to warto nazwać te lęki. I żebyśmy się nie zgubili w tych krótkich rozważaniach, to spróbuję wejść w tajemnicę tej Ewangelii jedną bardzo malutką bramką, taką furteczką, jaką jest tajemnica krzywdy. Nazwijmy tą furtkę doznana krzywda. Nie ma człowieka na świecie, który nie został skrzywdzony, który nie doświadczył krzywdy, czy to w dzieciństwie, czy w młodości, czy nie doświadczył krzywdy poprzez różne wydarzenia od strony, nie wiem, swoich dzieci, swoich współmałżonków, może rodziców, jakieś krzywdy także od tej strony materialnej, duchowej, jakiegoś zaniedbania. Wiele jest imion krzywdy. Czasami może być tak, że będziemy szukać różnych domorosłych proroków,
którzy będą nam mówili to tu, to tam, to takie znaki, to inne, to już nadciąga ten dzień, to już jest za progiem. I będziemy chcieli jakby zajrzeć bez Boga za tę zasłonę, żeby jakoś po swojemu, po ludzku przygotować się do tego dnia, żeby ocalić ten nasz świat i nie utracić tego Bożego świata. Jest taka pokusa w człowieku. Więc warto spojrzeć na swoją krzywdę. Czy przypadkiem moja krzywda nie wystopowała mnie, nie zatrzymała w drodze do Królestwa Bożego, do tego, co nazywa się spotkaniem twarzą w twarz z Bogiem, co nazywa się po ludzku sądem ostatecznym. Człowiek sam z siebie nie wybaczy krzywdy. Żeby wybaczyć krzywdę, trzeba wpuścić w nią światło Boże. Żeby to Bóg udzielił nam siły, żeby krzywda stała się drogą. Żeby z deficytów człowiek potrafił czynić profity. To jest wielka sztuka życia, żeby z rany uczynić lekarstwo. Z rany, którą nam zadali, uczynić lekarstwo dla innych. Wtedy nie musimy szukać pseudo-proroków i ludzi, którzy twierdzą, że znają prawdę. Wtedy przyjmujemy tą niewiedzę. O tym dniu nie wie nikt, ani aniołowie w niebie, ani w tym ludzkim porządku Syn, tylko Ojciec. I wtedy lgniemy do Boga i mówimy: Jezu, ufam Tobie. Co ma być, to będzie. Bez Ciebie nic uczynić nie mogę, a z Tobą mogę góry przenosić. I nawet gdyby ten koniec świata miał nastąpić natychmiast, już teraz, to ja, gdy jestem na nie gotowy, to jestem też gotowy na wszystko. Bo z Bogiem można wszystko, bez Boga człowiek nic nie może. I może nie chciałbym, żeby to jakoś tak dziwnie zabrzmiało, ale może taka refleksja dla nas. Gdyby ten dzień sądu ostatecznego nadszedł dzisiaj dla mnie, to czy byłbym taki, no, jak ten zegarmistrz światła purpurowy, jasny i gotowy? Czy taki bym był? Czy byłbym gotowy i jasny w swojej duszy, pojednany z Bogiem, ze sobą, z drugim człowiekiem? Tak wiele myśli się otwiera. Dziś już nie lękam się tej Ewangelii jako dorosły człowiek, ale to nie znaczy, że nie kocham ludzi, świata, że nie czuję lęku przy utraty, ale ten lęk utraty pokonuje miłość i zaufanie do Pana.